Hola señores, senioras i y senioritas. Dzisiaj zrobimy zadanie z matury próbnej z Torunia. Bądźcie ze mną. No, jestem już na moim pulpicie. Mamy tutaj wyświetlone zadanie. Może jeszcze najpierw przewinę do początku matury, żebyście widzieli, co robimy. Otóż, ajajaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Otóż organizatorzy Uniwerek w Toruniu, Oddział Kujawsko-Pomorski Towarzystwa Informatycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego stworzyli maturę próbną, która się odbyła w styczniu 2021. No i zaglądamy do tej matury tak po kawałeczku. I dzisiaj zajrzymy sobie do zadania 3, Zadanie 3 jest to zadanie z analizy algorytmów, z określenia, z określenia złożoności tych algorytmów, no i później też z wymyślenia jakiegoś algorytmu naszego, który coś tam robi. I na początek czytamy początek, czyli dana jest tablica o n wierszach i m kolumnach. No i to jest to, co tygryski lubią najbardziej, czyli moi uczniowie zazwyczaj się tutaj martwią, co to znaczy n, co to znaczy m. Musimy nauczyć się myśleć po prostu abstrakcyjnie, w oderwaniu po prostu od konkretnych liczb. Ale na początek dla, dla ułatwienia wymyślmy sobie, że n to jest na przykład 7, a m to jest na przykład 4, czy M to jest na przykład 5. O, jeżeli to nam ułatwi, to możemy sobie na takich konkretnych danych coś sprawdzić, no a później zastanowić się, czy przypadkiem nie dobrałem takich danych, które no. Akurat przez przypadek coś działa, a jak będą inne dane, to nie będzie działać. Czyli w pewnym momencie muszę przejść na ogólny styl. Ale na razie mam tablicę o n wierszach i n kolumn. Czyli najprościej sobie wyobrazić, że to jest arkusz kalkulacyjny, ma n wierszy. No załóżmy, że 7, tak? 7 wierszy w tym arkuszu. I raz, dwa, trzy, powiedzmy, no niech będzie 5 kolumn, tak? Niech będzie 5 kolumn i 7 wierszy. Czyli ten obszar. Ja sobie go tu wizualnie zaznaczę, powiedzmy na szaro, ten obszar to jest ta nasza tablica. I tak sobie to możemy w pamięci komputera też wyobrażać. No nie, że w pamięci to jest inaczej. Na poziomie analizy algorytmu możemy sobie wyobrazić, że nasz komputer, powiedzmy, nie, młodszy brat, ma taką tabeleczkę i ten, ten, ten młodszy brat odgrywający rolę komputera będzie tutaj pewne rzeczy wpisywał. Czyli mamy n wierszy i n, n wierszy, tak, n, n. Czyli n w naszym przypadku, napiszę to z boku, n w naszym wypadku wynosi 7, tak? No i tak sobie można to też na maturze rozpisać po prostu w ten sposób. n równa się 7, tak? I to jest jedna informacja. M, ile wynosi m? No w naszym przypadku m to jest 1, 2, 3, 4, 5. To jest 5. No i też się nie przejmuję tym, że to jest jakiś taki ogólny przypadek, jeżeli to będzie większa ilość danych, albo mniejsza ilość danych, no to muszę się zastanowić, czy to wpłynie na mój algorytm. Ale na razie zakładam sobie, że jest tyle. I teraz tyle tych, tych informacji mam. Co mam dalej? Że A i J to jest oznaczenie konkretnej komórki. No czy nie tak jak w arkuszu na przykład A7, B12, tylko to jest cała tablica A, i to A i J to są po prostu elementy tej tablicy. Czyli na przykład 1, 1 jest tu, a na przykład 5 i 3 jest tu. Yy, na przykład no, 7 i 3 jest tu. Tak? Czyli najpierw podajemy, powiedziałem, 5 i 3, stoi, 3 i 5 jest tu. Najpierw podajemy wiersz, a potem kolumnę. Nie? Czyli wiersz trzeci jest yy, 3 i 5, tak? 3 i 5 jest tu. Tu jest A 3,5. Trzeci wiersz, piąta kolumna. Tutaj jest pierwszy wiersz, trzecia kolumna. Tak, no więc troszeczkę inaczej niż w arkuszu, ale w ten sposób możemy sobie zaadresować każdą komórkę tej pamięci. No i teraz w tej pamięci i oznacza numer wiersza, j numer kolumny, to co mówiłem, każdy z n wierszy tablicy jest posortowany niemalejąco. Tak? Ta informacja może nam się tutaj przydać, że on jest posortowany niemalejąco. Co to znaczy niemalejąco i czemu nie powiedzieli rosnąco? Rosnąco to znaczy, że każdy musi być większy od poprzednika. A niemalejąco znaczy, że ten każdy może być albo większy, albo równy poprzednikowi. i powiedzmy sobie o tym prosto, wprost, przepraszam, że jeżeli mamy coś takiego, na przykład 1, 2, 3, 4, 5, to jest to rosnąco i jednocześnie jest to niemalejąco. Ale jak będę miał 1, 2, 2, 2, 6 na przykład, to to nie jest rosnąco. To jest niemalejąco, bo nie maleje. Ale jest rośnie, potem nie zmienia się, nie zmienia, rośnie. I przez to, że się nie zmienia, nie zmienia, no to jest on jest jedynie niemalejący. A gdyby tu się pojawiła jedynka, no to już, był, to już nie mógłby być, że nie jest niemalejący, no bo tu już maleje. No i to jest, to jest różnica pomiędzy rosnącym a niemalejącym. No więc wiemy, że one będą w najlepszym wypadku sobie równe każdy następny od poprzednika, no a być może będą wszystkie rosły. Nie wiadomo, to są jakieś losowe liczby. Ale wewnątrz wiersza. O między wierszami to nie, to nie ma znaczenia, tak? Czyli może być 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 2, 6. Tak, tak jak zrobiłem. Może być na przykład 2, 7, 7, 8. 10. No jakieś wymyślę sobie liczby. No właśnie jest powiedziane, że liczby całkowite, tak? Czyli nie robię tutaj z przecinkiem, bo jest powiedziane, że są to liczby całkowite. No i co mamy tu na przykład? No możemy dać jakieś większe, tak? Nie muszą być takie malutkie. 12, 17. No, na końcu sobie wygenerowałem sumy, ale to oczywiście nie ma w zadaniu nic o sumach, tylko tak sobie wygenerowałem dla zabawy, żeby coś było. Żebyście widzieli, że są jakieś wartości, że te wartości są po prostu niemalejące w wierszach. No i mamy jakieś wartości w wierszach i to jest start. Mamy ileś tych wierszy. Dla uproszczenia 7, ale może mamy ich 707 milionów, 7 miliardów 400. 000. Mamy ileś tych kolumn. Dla uproszczenia 5, ale może jest to 5 milionów 2874 kolumny. Nie ma znaczenia. Lecimy, co dalej. No i teraz mamy trzy zadania. W tym odcinku porozmawiamy sobie o zadaniu pierwszym. Czyli uzupełnij specyfikację przedstawionego algorytmu. To jest takie zadanie na jeden, za jeden punkt, na rozgrzewkę. Mamy specyfikację algorytmu i w zasadzie wszystko jest uzupełnione poza tym jednym miejscem. Czyli co ten algorytm będzie robił. Wiemy, że algorytm ma dane liczby całkowite dodatnie. N i M. To jest dane. Czyli gdybym pisał program, to znaczy, że to N i M mam z czegoś wczytać. Na przykład mam wczytać z klawiatury od uczestnika, użytkownika. Albo mam wczytać z, no, z pliku, albo mam w jakikolwiek inny sposób po prostu zdobyć te informacje. N i M. No, czyli ja sobie tutaj wczytałem powiedzmy 7 i 5. Tak na starcie dla, dla uproszczenia? Wczytałem sobie 7 i 5. Poza tym mam tablicę A, która składa się z tych A i J. No to mam też przykładową tablicę A, którą tu sobie wyko wykonałem. To jest cała duża tablica A. I tu jest A i J, A i J, A i J, to o czym już mówiliśmy. No i co robi w wyniku ten algorytm? Algorytm zwróci jakieś X, które jeszcze nie wiem, co będzie oznaczało. Muszę to opisać. No i analizuję. Czyli bawię się w bycie komputerem. Krok pierwszy rozpocznij algorytm. Jest, rozpoczynam algorytm. Krok drugi. Do zmiennej X przypisz 0. No nie mamy tej zmiennej X, ale ona w tym momencie powstaje. Tak jak w Pythonie, jak pierwszy raz ją uży, użyjemy. No w języku Java, czy w Java, czy w C++ musielibyśmy zrobić tam int x. No więc idę, robię int x, robię sobie jakąś tabelkę x. A je uciekło mi, x. No i do tej komóreczki wpisuję tutaj 0. Tak nazwałem sobie, to jest jedna rzecz, to jest druga rzecz, to jest trzecia rzecz. Tak, tu jest jeden, tu jest drugi jest trzeci. No i x równa się 0. Wykonałem krok drugi z algorytmu. Krok trzeci. No tu jest pętla for dla i zmieniającego się od 1 do n. Wykonuj kroki jakieś tam, no nieważne co. Czyli muszę w pamięci zrobić jeszcze następną komóreczkę. Tym razem komóreczkę i która będzie się zmieniała od 1, może tu sobie z boku napiszę, od 1 do n. Czyli w moim przypadku n jest 7, czyli od 1 do 7 będzie się zmieniała ta komóreczka. Czyli na początku tu trafi 1. Trafiło tu 1. No i co się robi? Wykonuj kroki następne, te. No to dla jedynki, jestem przy jedynce, wykonuję, jeżeli a, 1, bo tu jest takie małe, nie wiem, czy to widzicie, powiększę jeszcze. No, przesadziłem z tym powiększaniem. Yy, tu jest a i 1. No to skoro i jest równe 1, to mam a1,1. Jeżeli a1,1, reszta z dzielenia przez 2 równa się 0, czyli mówiąc po ludzku, jeżeli a1,1 jest parzyste, no bo reszta z dzielenia przez 2 wynosi 0 dla parzystych liczb. Czyli jeżeli A11 jest parzyste, to wykonuj coś tutaj dalej. Czy A11 jest parzyste? No nie, A11 nie jest parzyste. Czyli nieważne, co tam mi kazali wykonywać, mijam to. Co dalej? Skoro to minąłem, to wracam do kroku trzeciego. No to w kroku trzecim jedynka zmienia się na dwójkę. No to tu zmieniamy na dwójkę. No, i znowu było, jeżeli A21 jest parzyste, no A21 nie jest parzyste. No to zmieniam tutaj z powrotem, wracam tu, zmieniam to na trójkę. Czyli skoro tak, no to tutaj dzieje się trójeczka. Tak? Ja może ten algorytm, żeby Wam się lepiej myślało, zrobię takie czary, Mary. i wkleję je tutaj. No, CTRL V. OK. Trochę za duży. O, i teraz będziemy ten algorytm mieli tutaj. Nie będę musiał przełączać. Będziecie go od razu widzieć. No, czyli na czym byliśmy? Byliśmy na tym, że jest i równe 2 i sprawdzaliśmy, czy to jest parzyste. Teraz i przeskoczyło na 3. No czyli mamy a 3 czyli jestem tutaj jest parzysta dwójka no to jeżeli to jest parzyste to wykonuj co wykonuj o kolejna pętla for i tym razem nasze j bo w tej pętli jest nie i tylko j zmienia się od 1 ale do m m jest 5 od 1 do 5 będzie się zmieniało nasze J. No to nasze J jest jedynką. I co mamy zrobić? Zwiększyć x o 1. No to zwiększam x o 1. Pętla się powtarza. J zmienia się na 2. Zwiększ x o 1. No to dobrze. No to zwiększam x o 1. Pętla się powtarza. Tu jest już 3. Zwie zwiększ x o 1. Pętla się powtarza. 4. Zwiększ x o 1. 4. Pętla się powtarza. 5. Zwiększ x o 1. 5. Ja nie mówię, że to ma sens. Ktoś mi powie, co to jest, za, po co jest ta pętla. No właśnie, o to chodzi, żeby zauważyć, jak działa algorytm. Potem go przeanalizujemy. A potem jeszcze będziemy mieli w następnym zadaniu. Go uprościć. No i tu właśnie jest to miejsce, gdzie trzeba będzie uprościć, bo to jest bez sensu, tak? Ktoś zaprojektował bez sensu algorytm, który po prostu w pętli sobie zwiększa o jeden. No i dobrze, doszliśmy do pięciu i x zostało zwiększone. No i ta pętla się kończy. Nasze J znika. Mógłbym je usunąć tu teraz z arkusza, bo naszego J. Po prostu nie ma, ale za chwilę mi znowu będzie potrzebne, więc wyobraźcie sobie, że tego chwilowo nie ma. No mogę to wyciąć, tak? O, tak, i nie ma. Potem sobie wkleję. Nie ma tego, znikło i wracamy do i. I teraz i przeskakuje z trójki na czwórkę. No i sprawdzamy, czy czwórka jest parzysta. No jest parzysta. No, czyli znowu wchodzimy do środka, znowu się pojawia j, ale tym razem jest to j już inne. Tam to już zostało, przepadło, tak? Więc znowu zaczynamy od 1. Od no i znowu to nasze x zwiększamy o 1, czyli jest 6. No, tu się zmieni na dwójkę i tu się zrobi 7. Tu zdamy na trójkę i się zrobi 8. Yy, tu damy na... Czwórkę i się zrobi 9. i tu damy na piątkę, i się zrobi 10. No, mówiłem, bez sensu, ale tak działa. Tak działa ten algorytm. No to co, skończyła się nasza pętla, czyli to znowu znika. I idziemy do naszego Jota, naszego i kolejnego, i zmienia się na piątkę. No to czy piątka jest parzysta? No jest parzysta. No to już teraz przyspieszmy troszeczkę. Znowu zaczniemy od 1. No i tak będzie 1, 2, 3, 4, 5, i za każdym razem będzie dodawało tu jedynkę. Czyli doda 5 jedynek. 5 razy doda tą jedynkę. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli jest 15. No i tu doszło do piątki, prawda, z tą piętnastką, i znowu ta część znika. Jak ta część znika, no to nasze I zmienia się na szóstkę. No i czy szóstka jest parzysta? No nie jest parzysta. Czy ta pozycja pod szóstką, czy jest parzysta? No nie jest parzysta. No to i zmienia się na siódemkę. I czy ta jest parzysta? No nie jest parzysta. Więc I już zakończyło swoją działalność. I tu nam wyszło 15 w X. Przez. Krok po kroku trzecim do szóstego, i pojawia się krok siódmy. x to się równa x dzielone przez m, czyli 15 podzielone przez 5. 15 przez 5 no to jest ile? 3. No i wypisz x jako wynik i zakończ algorytm, czyli program wypisze na ekranie 3. No i co to jest to 3. Jest to w bardzo dziwny sposób policzone, ile jest liczb parzystych w pierwszej kolumnie. Tak. Bo on najpierw sprawdzał, czy element z pierwszej kolumny jest parzysty. Jeżeli tak, to odliczał, ile jest elementów do końca, to M. Jak M by było milion, tak? To pętla J. Ona mi się zrobiła do 5. Dlatego, że m jest równe 5. A jakby m było milion, to ta pętla by się wykonała milion razy. Bez sensu, nie? To za chwilę będziemy to upraszczać. Ale milion razy by się wykonała ta pętla i milion razy by se liczył, tak tykał, nie? Tyk, 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 tyk. tyk. I to x by se przeskakiwało o 1. No i, ale to robi tylko kiedy? Tylko wtedy, kiedy wykryje parzystą. Bo jak nie wykrywa parzystej, no to w ogóle nie wchodzi do tej dalszej części. Czyli tu nie wszedł, tu nie wszedł, tu wszedł i zrobił 5, tu wszedł i zrobił 5, tu wszedł i zrobił 5, w efekcie miał 15. Ale później to i tak podzielił przez ilość kolumn, przez to M. Więc jeżeli tu byłoby milion, to wyszłyby nam 3 miliony, tak? A potem by zostało to podzielone przez milion, więc i tak wróciło to do trzech. Więc nieważne ile razy to cykał, to i tak to na samym końcu sto, przez to podzielił. A jak to przez to podzielił, no to i tak wyszło do tego, co było początkowo, czyli ile jest parzystych liczb w pierwszej kolumnie. Czyli odpowiedź na to zadanie jest, że x to jest liczba parzystych liczb w kolumnie pierwszej. X, x podaje wartość, ile jest parzystych, możemy tak to też zapisać, ile jest parzystych liczb w kolumnie pierwszej. I już tu widzimy, że bez sensu jest, że, że ta część, która tu zlicza, i w ogóle ten algorytm jest bez sensu, jest zupełnie niewydajny, bo przy milionie kolumn on będzie milion razy dodawał co jeden, a, a ma policzyć po prostu raz, dwa, trzy, a trzy parzyste są tutaj. Po co? To nie ma znaczenia, co jest dalej. Te, te, te liczby w ogóle nie brały udziału w żadnych obliczeniach. Te, te, była tylko ważna ich ilość, ale tylko ta ich ilość wpływała na to, że on to zliczał, a potem przez tą ilość dzielił. Więc, więc dalej to, te, ten algorytm sensu większego nie miał. I będziemy to naprawiać w zadaniu 3-2. Będziemy robić, żeby ten algorytm był lepszy. No ale to już w następnym odcinku. A w tym odcinku po prostu mieliśmy tutaj w tym pierwszym zadaniu za jeden punkcik. Mieliśmy powiedzieć co to jest x. X jest to liczba liczb parzystych w kolumnie pierwszej. No i koniec, nie? Także miejsce na obliczenia, a uciekło mi to. Chodź tu. Miejsce na obliczenia, prawda, tutaj gdzie było. No to jest dokładnie to co tu sobie w arkuszu rozpisywałem, to co tutaj sobie pisałem te ioty. I patrzyłem, co z nich było. No i pff, nieważne, czy ich tych wierszy. No chyba, gdyby tych wierszy było 0. Było gdyby tych wierszy było 0, yy, no kolumn 0, no to też, też, też by to nie miało sensu, jak było kolumn 0. Przynajmniej musi być jedna kolumna. Yy, i, I gdyby był 0, no to w zasadzie też x wynosi 0 na początek. Dla i od 1 do 0, czyli nic. To pominie, wypisz x dzielone przez m. No to tu, gdyby m było zerem, no to tu się wykrzaczy, bo będzie dzielenie przez 0. Będzie 0 podzielone przez 0. Natomiast poza tym tu jest, a tu jest chyba powiedziane, zaraz przeczytamy, musiałem pewnie gdzieś pominąć, że to są, o, liczby całkowite, dodatnie. Tak, czyli, czyli, czyli nie mamy tu problemu, że jest to 0, bo no chyba, że ktoś uzna 0 za. Za liczbę całkowitą dodatnią, ale chyba matematycznie 0 jest 0, a nie jest liczbą całkowitą dodatnią. Więc musi być przynajmniej jeden wiersz, jedna kolumna. Czyli jeden element. Może być milion wierszy, milion kolumn. Dowolne konfiguracje. Ale tu nie wygląda mi, żeby cokolwiek miało wpływ, poza tym kluczowym warunkiem, że nie może być 0. No i w ten sposób, moi drodzy, jak zwykle, zachęcam Was do tego o żeby pójść za radą latających nietoperzy, zasubskryb... Trudne słowo. Zaprenumerować kanał. Dać jakiegoś lajka, udostępnić, komentarzyk na dole. Zapraszam na grupę dyskusyjną i zadawanie tam pytań. No albo zadawanie pytań w komentarzach, jeżeli coś jest niejasne. A na chwilę do zobaczenia się z Państwem. Hasta pronto, hasta luego. I jak tam sobie chcecie. Do następnego razu.